Witam was serdecznie. Dobra, my jesteśmy tam, gdzie ostatnio zaprzestaliśmy i zrobimy teraz misje poboczne. Siema. Rozumiecie mnie? Fantastycznie. No, ziomeczki, widzę, że nie jesteśmy jakimiś zwykłymi fajerami. Przybyłem tutaj z ekipą ze Sumoto, żeby to pozwiedzać. Szukali strasznie szukają mi plecy, może dla mnie nie jest mieście, to Tanuki. Każcie im, że mają przywlec te swoje fuszaste tyłki do szefa migiem. Zaginiony Tanuki. Niedawno statko Tanuki. Te wszystkie się rozpychły. Aha, musimy jakieś zwierzęta tam poszukać i powrócić. No. Niech będzie. O. Błagam, musicie mi pomóc. Chciałem pochować w tej świątyni lalkę, ale ta uciekła. A zaraz potem zginąłem w wypadku. O kurde. Lalka jest przeklęta, najpierw wyrosły jej włosy. Próbowałem się jej pozbyć, ale ta wracała do mnie. Przyprawiam mięciarki. To przez nią nie mogę opuścić tego świata. Gdyby nie ona, wciąż bym żył. Znajdziecie ją i odprawicie na niej ostatnie obrzędy? Jakiej lalki mamy szukać? O, pada. To japońska lalka. Należała do mojej siostry. W tej lalce musi coś tkwić. Powinniśmy dać radę wytropić ją poszczątkowej energii. Okej, po pierwsze. Misje. Poboczne. No niech będzie. Proszę, zróbcie coś z tą przeklętą lalką. Okej, ale gdzie jest ta lalka? Zróbcie coś. Tutaj. Ślad psychiczny. No tam jest pod spodem. Tędy nie da rady, trzeba znaleźć inną drogę. Ale czemu zwykła stara lalka miałaby latać? Nie wiem. Może być nawiedzona przez ducha zabójcy. Oglądasz za dużo filmów klasy B. To prawda. Jestem uzależniony od DVD. Nie korzystasz z serwisów streamingowych? Co u licha? O, widzę, jak daleko jeszcze tutaj, okej. Okay. O, już szybciej. Już fajnie. Okej. Okay.
Dalej. Proszę. A damy swoje duszki. Każdego dnia możesz wchodzić na samochód. Masz szczęście, że nie ma tu właściciela. Okej, ale... A tam, do góry, tam jest. Okej, widzę. Dobrze. Dobrze szłem. Kurde. Kurde. Chodź. Tu. O kurde. Ale jeszcze zdążyłem. I mamy cię. Ta lalka może ich przywoływać. Szybko, biegnij za nią. Do góry. Tam jest. Mamy ją. Czy ta lalka właśnie przemówiła? Patrz, ta słomiana lalka zdecydowanie jest przeklęta. W takim razie trzeba ją oczyścić. Uwaga. Ja, manualnie. Okej, do góry. Tak i tak. I oczyszczona. Ogromnie dziękuję. Ktoś użył tej słowianej lalki, aby rzucić klątwę na mojego brata. Twój brat. To ten facet, którego spotkaliśmy w świątyni? Tak. Robiłam wszystko, aby uchronić go przed klątwą. Ale gdy się rozdzieliliśmy, nie mogłam już go chronić. Klątwa zabiła mojego brata i uwięziła na tym świecie. Choć nie mogłam go uratować, chciałam chociaż uwolnić jego ducha. Teraz mogę w końcu spocząć w spokoju. Luz blues. Okej, to musimy z tą kobitką teraz znowu porozmawiać.
I to było... Czas powiedzieć facetowi w świątyni, co się stało i dać mu lalkę. Dokładnie. Nie tylko dowód. Jak już tutaj byłem, to mogłem to też wziąć. Tak też zrobię. To nie lalka go zabiła. Tak, wręcz przeciwnie. Okej, super. Bardzo fajne. Zanieś lalkę właścicielowi. A, to tam nie jest właściciel, tylko tutaj powrotem. Przydałoby się. A znowu tam na górze. Nie jest tam, gdzie byłem, bo stąd akurat... Gdzie jest ten gór? Naprawdę? No to... Ten właściciel to nie był w świątyni? O tym znaczymy tutaj. Myślałem, że chłopiec tam w świątyni. A kurde. To jest dokładnie tam, gdzie na górze byłem. Albo musiałem, może tą lalkę wziąłem, a ja nie wziąłem. Nie. Tak, podnieś. Nie. No oczywiście. Lalka. Mapa. Zanieś lalkę. O, jak szybko. Dobrze, i tutaj jest lalka. Proszę bardzo. Super, znaleźliście lalkę. Ogromnie dziękuję. Nie ma czasu do stracenia. Spalmy to cholestwo i miejmy na głowę. Poczekaj. Okazuje się, że w lalce tkwił duch twojej siostry. Ktoś użył lalki, aby rzucić na ciebie klątwę. Twoja siostra chroniła cię przed jej skutkami. Zaraz. Co? No? Chcę ci powiedzieć, że miałem wypadek, bo... Wyrzuciłeś jedyną rzecz, która cię chroniła. Nie wierzę. Czyli cały ten czas siostra była przy mnie. Yep. I opiekowała się mną. Jep. A ja potraktowałem ją jak śmiecia. Jep. Jak mi przykro. Wybacz, siostro. Powinieneś teraz móc opuścić ten świat, dzięki twojej siostrze. Sama odeszła, już wiedząc, że jesteś bezpieczny. Dziękuję za wszystko. Podziękuj siostrze, gdy ją spotkasz w zaświatach. Dobra robota. O kurde. Dostałem kasę, dostałem duchę. No git. Tam
tam z tyłu jest. Nie, to jest inna misja ta. Jesteśmy czegoś, co ma ogon. Co? Fart czy nie fart? Twoje staranie spotka się z powodzeniem. Przez ograniczający mech otrzymanie z kryształów eter ulega podwojeniu. Spoko. Mogą. Tutaj jest coś. Wnosi mnie. Niezły wzrok, jak na człowieka. Szef mnie szuka. Musisz wiedzieć, że złapałem jego top i już prawie go znalazłem. Ponieważ w pobliżu człowieku musiałem się ukryć. Wyszło jak wyszło. Dzięki za informację. A wrócić do szefa. Okej. Zakotny dzięki. Moim ziomków, jakie znajdziecie, przyjdźcie na to wielkie wzgórze na północy. Spotkam się z ziomeczkami świątyni na szczycie. Lok jest wielkie, ale nawet ogromne. Rozpracowanie mojej ekipy może trochę potrwać. Bla, bla, bla. Ale zrobiliśmy to. Misja ukończona. Okej, okay, to teraz śmigamy tutaj. Misję poboczną. Tam też jest już misja poboczna. Magatama nawet jedna. Czyli też Magatama, więc pójdziemy pierw tą misję. Ma? W pobliskim domu jest wielka dziura, która wszystko pochłania. Przez to nie mogę nawet wrócić do domu. Czarna dziura. My to mamy szczęście. Lepiej ją sprawdźmy. Co? Nie dam się wciągnąć do widmowej dziury. Spokojnie. Mam wszystko pod kontrolą. Okej. Okay. Facet, który tam mieszkał, był strasznym rupieciarzem. Zwinął nawet moje rzeczy, tupek. Dobrze, nie mogę ciebie wziąć. O. Popularna miejscowa. O kurde, wszystko wciągnął. Jak odkurzasz? O kurde, okej. Okay. Dziura wciąga nawet przy duszu. Idźmy na wodę. Okej.
okej? Okay? You okej? Okay? Nie mam ciebie. Chodź. Powinniśmy sprawdzić wewnątrz domu. Yep. Za drzwiami przesuwnymi. O kurde. Droczy się z nami. Użyj manualnych pieczęci, aby go wykurzyć. Okej. No. No, zrobiłem tak. Tak, tak, tak i tak. Proszę. Uciekł. Uciekł. O, podnieś. Motogame konjusty. Motogame konjusty. Niegdyś popularny w Japonii. Muszę na pewno oddać. Zamknięte. Okej, okay, to tutaj jeszcze nie możemy. Musimy na dole tego odsłaniaczka znaleźć. A w kiblu się schowa? Tak. Okej, okay, to było tak, 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 tak. Chyba poszedł na górę. A, teraz na górę poszedł. Mhm. No mamy już. Dobrze. Przestań uciekać i pokaż się. Chcesz się bawić w chowanego? Użyj mojej mocy. Zobaczymy, czy się pojawi. Mamy cię, chciwy draniu. Moje. Wszystko jest moje. Włącznie z wami. No kurde. Znowu przeniesieni. Traktuje nas z góry, co? Okay. Okej. Okay. A. I mamy ciebie też.
kurde. Okej, mamy ciebie. Mamy dwóch naraz. I ciebie też mamy. Okej. Dobra robota. Teraz zajmijmy się tym zmorą. Będzie to bosik? Jak znikniesz, nic nie będzie twoje. Manualna przecięć. Okej. Okej. Mamy cię. Aha. Udało się. Mówiłem, że mam wszystko pod kontrolą. Udało się. Łatwo ci mówić. To moje ciało. Chciwość nawiedza ludzi nawet po śmierci. Tak. Kurde, ale jak tutaj tak można mieszkać? Nie. Nie, wyjdźmy stąd. Ciekawe, gdzie skończyły rzeczy, które nie wróciły. Kto wie, ale nie mogły od tak zniknąć. Pewnie pojawiły się gdzie indziej. Chciwie przywrotny? No w końcu. Proszę. Misja poboczna zakończona sukcesem. Okidoki. Dawaj. I cię z siebie mamy. Oh yeah. Okej. I uwolniliśmy. Proszę. Coś w kiblu? Nie. Tylko sracz. Dobrze, zrobiliśmy sobie rundkę. Okej, to na tym akurat zakończę ten odcinek. Zrobiliśmy parę misji pobocznych. W następnym... to bym myślał, że to zrobię, a potem ciebie też. Będą akurat dwie misje poboczne na odcinek. A potem... to bym mógł jeszcze wziąć. Śmigniemy tam sobie szybko. Nie jest daleko. Let's go.
A proszę, tam musimy jednak wejść. Ach. Gnojki chyba mają dość. O. I pomóż się, i mamy to. Odkryłeś się? Widzisz, jakie mamy czasy? Woda. Okej, ciebie mam. Kurde. O kurde. Ty też już, ciebie też już tam nie ma? O kurde. Na każdym kroku chyba tu to coś będzie. Wciąż jeszcze gdzieś są. Ale okej, teraz już na pewno zakończę ten odcinek. Spotkamy się w następnym. Trzymajcie się.